Zadziwiająco sporo mamy na świecie powiedzeń, przysłów i idiomów związanych z rybami. Plenty of fish in the sea. Dzieci i ryby głosu nie mają. Gruba ryba. Gość i ryba trzeciego dnia cuchnie. Pamięć złotej rybki. W szwedzkim fjolfisk to dosłownie brzydka ryba, osoba niegodna zaufania. Fiska i grumlit vatten, łowić ryby w mętnej wodzie. Japońskie manaita no yue no koi, czyli karp na desce do krojenia, to z kolei sytuacja stracona, w której nie mamy kontroli. Przeszukując internet w poszukiwaniu symboliki i znaczenia ryb w kulturze, porównując je z tymi wszystkimi powiedzonkami i idiomami, wydaje mi się, że udało mi się dojrzeć ukrytą prawdę na temat tych szlachetnych stworzeń. Ryby są po prostu kurwa głupie. Dredge to wydana w marcu 2023 roku gra, w której wcielamy się w rybaka, stawiającego czoła ponuremu archipelagowi, toczonemu przedziwną klątwą. Za dnia nasz połów nie wyróżnia nic szczególnego, w nocy zaś nadchodzi mgła, a wraz z nią niebezpieczne, ale dochodowe aberracje, a także nieuniknione szaleństwo. Nigdy nie wiesz, czy te światła w oddali to inny kuter rybacki, czy może gigantyczne monstrum gotowe cię pożreć. Dredge nie jest stricte horrorem, jednak osoby z talasofobią, czy może takie, które nie przepadają po prostu za ogromnymi wodnymi stworami z najeżoną zębami paszczą, mogą doznać niemałego dreszczyku emocji. Jak po tym opisie możecie się domyślić, to zdecydowanie gra z nutką lovecraftiańskiej mitologii. Cokolwiek przydarzyło się temu archipelagowi, zdecydowanie nie jest pochodzenia ziemskiego, a odkrycie tych tajemnic można przypłacić życiem. Osobiście nic mnie tak nie przeraża jak widok ogromnego cielska lewiatana wyłaniającego się spod tafli wody, czy macek z głębin krateru, którego istnienia dna możemy się jedynie domyślać. Nie wiem, czy to jakiś strach pierwotny PTSD po graniu w Spore, gdzie karą za wejście zbyt daleko do wody był ten miły stworek, czy może wspomnienia z sytuacji, w której otarłem się o utonięcie, ale sama myśl o istnieniu czegoś tak wielkiego, w tak obcym dla mnie środowisku, nad którym nie jestem nijak w stanie zapanować, jest absolutnie paraliżująca. Kolekcjonowanie i sprzedawanie przeróżnych aberracji ryb w Dredge jest fascynujące i warte wypływania na głębokie wody, ale nawet sama świadomość, że pod taflą wody, taką jak ta, czyha to coś, czego w całości nie jestem w stanie objąć nawet umysłem, wywołuje w trakcie rozgrywki nieporównywalne do czego innego napięcie. No ale to nie po to wspominam o tej grze. W kontekście następnych produkcji najbardziej interesująca jest tutaj fabuła i zakończenie Dredge, a raczej zakończenia. Nasz główny bohater przypływa na wysepki zwane szpikami, jako obcy rybak, pragnący uczciwie zarobić na życie. Jego poprzednik ponoć zniknął bez śladu. Prędko poznaje mieszkańców szpiku i spotyka tajemniczą postać znaną tylko jako kolekcjoner. Dzierżący zakazany tom mężczyzna wyznacza rybakowi zadanie. Ma dla niego odnaleźć potężne artefakty rozsiane po archipelagu, pochodzące z wraku dawno zapomnianego już statku. Mając teraz wyższy cel, rybak wyrusza na poszukiwania, po drodze odkrywając nowe gatunki ryb, ich aberracje, nowych znajomych, a także morskie potwory czyhające na niego w każdej odwiedzonej lokacji. Oprócz tego natrafia na notatki w postaci listów w butelce. Historię nowo poślubionych męża i żony, którzy wyłowili niegdyś z głębin szkatułę, skrywającą potężną moc. Uwolnili ją w świat, a na archipelag spadło przez to wiele nieszczęść. Jakoby w ramach kary, statek, którym nowożeńcy płynęli, został rozerwany na strzępy przez morską bestię, a kobieta zginęła. Z każdym kolejnym artefaktem kolekcjoner wyczytuje z zakazanego tomu kolejne wersety, a jego słowa obdarzają nas nowymi zaklęciami, które pomagają nam w trakcie rozgrywki. Gdy jednak docieramy do niego z ostatnim artefaktem, wyczuwając, że coś jest na rzeczy, otrzymujemy wybór. Oddać mu go, lub też sprzeciwić się i odebrać mu tajemniczą księgę. Okazuje się bowiem, że to kolekcjoner jest mężczyzną z dziennika, chcącego wykorzystać tę samą moc, która rzuciła na świat klątwę, aby wskrzesić swoją małżonkę. Potrzebuje do tego przedmiotów z wraku ich statku, z tamtego pamiętnego dnia, gdy zginęła. Co jednak o wiele ciekawsze, kolekcjoner i rybak to jedna i ta sama osoba. Jego podświadomość, gnająca go ku temu, czego pragnie najbardziej,
i jego racjonalność, stawiające jasną granicę. Oba zakończenia niewiele się różnią. Odbierając kolekcjonerowi księgę i niszcząc iluzję, którą sami siebie karmiliśmy, wyrzucamy tom w toń, przełamując klątwę. Chwilę potem zostajemy pożarci przez stróża oceanu, Lewiatana, a księga i jej właściciel pozostają na zawsze zapomniane. Z kolei jeśli zdecydujemy się wykonać rytuał, faktycznie udaje nam się wskrzesić naszą małżonkę, jednak za pewną cenę. Dredge w gruncie rzeczy dużo mówi o tożsamości człowieka i jego relacji z podświadomością. Mimo że brzmi to tylko na płytką tezę, że nasze najgłębsze pragnienia nie zawsze są dobre, to większego sensu możemy doszukiwać się w samej ostatecznej decyzji. Nie liczy się to, dla kogo ją podejmujemy. Czy dla siebie, czy dla własnych pragnień, czy dla żony, czy dla świata. Liczy się ostateczny wynik, prawda? A na samym końcu, w obu tych zakończeniach, na nowo łączymy się z naszą małżonką, w życiu czy w śmierci. Dlatego może lepszym pytaniem będzie nie czy dokonaliśmy dobrego wyboru, a czy ten wybór w ogóle miał sens. W How Fish is Made jesteś rybą. Żyjesz w ogromnej mechanicznej strukturze. I jedyne, o czym twoi współtowarzysze, inne ryby, mówią cały czas i do czego zdaje się sprowadzać cała twoja egzystencja, to wybór, który każda z nich musi podjąć na końcu swojej drogi. Iść w górę? Czy w dół? Już pierwsza napotkana przez nas ryba wpaja nam, że ostatecznie i tak będziemy musieli podjąć tę decyzję. Kolejne dwie są święcie przekonane co do swoich wyborów. W górę! W górę! Woda się myli, mięso się myli. Poprawna odpowiedź to w górę, mówi jedna z nich. Druga zaś udaje, bądź jest przekonana o tym, że jest wielce elokwentna, sądząc, że to w dół jest poprawną odpowiedzią, jednocześnie nie znając nawet znaczenia słów, które wypowiada. Chwilę później zaś, w kontrze do wcześniej poznanych, pewnych siebie ryb, poznajemy stworzenie przerażone samą koncepcją wyboru. Jego rodzina poszła w górę, ale jego najlepszy przyjaciel w dół. Ponownie pada to samo pytanie co zawsze. W którą stronę uważasz, że powinienem pójść? Nieważne, co zasugerujemy. Ryba uzna to za oczywistość. No przecież to oczywiste, że powinienem pójść za swoją rodziną. No przecież to oczywiste, że powinienem dołączyć do przyjaciela. Potem jednak pada kolejne pytanie. Ty też idziesz w tę samą stronę, prawda? Odpowiedź przecząca wprawia rybę w konsternację, gdyby odmienny pogląd osoby doradzającej mu od tego, który mu doradza, był czymś burzącym jego postrzeganie świata. Zestresowana, ryba ucieka z naszego pola widzenia. Zaczyna nam się powoli klarować cały sens tej gry, a przynajmniej jej powierzchowny przekaz. Ile osób, tyle opinii, ale w gruncie rzeczy najpewniej i tak nie będzie miało to większego znaczenia. I tak musimy podjąć tą decyzję sami. Decyzję niby prostą, w górę czy w dół, jednak tak bardzo skrzywioną przez opinie innych, przez świat, a raczej przez to, że nie rozumiemy świata, przez niezrozumienie go. Przez brak dowodów na to, że jakikolwiek wybór miałby w ogóle sens. Przemawia tutaj nie tyle co fatalizm, a absurdyzm. Spotkanie człowieka z bezsensem, absurdem świata, w którym przyszło nam żyć. Czy jesteś pewien, że masz rację? Czy rybak w Dredge jest mimo wszystko w stanie powiedzieć, która z opcji jest tą dobrą? No, on oczywiście może, bo tam wynik jest w miarę czarno-biały, mimo że w gruncie rzeczy nic nie zmienia. Ale my nie jesteśmy bohaterskim kolekcjonerem. My jesteśmy szarymi rybkami pod całunem absurdu. I do tego tematu i powierzchownego liźnięcia filozoficznych gadek takich osób jak Albert Camus wrócimy już za moment. Teraz pozwólcie, że powrócimy do naszej przygody. Przemierzając obrzydliwe czeluści bestii w maszynie, spotkamy jeszcze wiele dziwnych szczegółów, osobistości i poglądów na sprawę. Rybę podważającą twoje poglądy, bo świat wyjawił jej swoje sekrety, a także rybę, która nie może nawet dokonać wyboru, bo utknęła w trybikach machiny. Próbowała ją zrozumieć. Myślała, że tryby to skrzela wielkiej ryby, w której się znaleźli, jednak jej próba zawiodła ją do śmierci. Wyłączyła całkowicie z wyścigu. Człapiemy dalej i spotykamy rybę, której język został wyżarty przez pasożyta i to z nim rozmawiamy. I wydaje mi się, że już was niewiele zdziwi w kontekście tej przedziwnej gry, bo w tym momencie następuje nic innego jak performance artystyczny pasożyta, który zaczyna nam śpiewać.
W tle wideo widzimy obumierające tkanki, tańczące ryby i przeróżne pasożyty, dopełniające absolutną abstrakcję tego wszystkiego. Więc następnym razem, gdy ujrzysz podrygujące surowe mięso, nie martw się, możesz je bezpiecznie zjeść, wiedząc, że jest bardzo świeże. Oszczędzę wam widoku całego tego teledysku, ale przewijają się przez niego wyolbrzymione fatalistyczne przemyślenia, w szczególności kwestia, że zostaniesz z tym pochowany. Tak, ty też. Jakąkolwiek decyzję nie podejmiemy, zostanie ona z nami aż do naszej śmierci. A może nawet i dłużej. I w końcu zbliżamy się do miejsca ostatecznego sądu. W swoim patetycznym przemówieniu ryba strzegąca ostatnich wrót wyjawia nam znaczenie tego wszystkiego. Wynik nie ma znaczenia. Sam wybór jest darem. Wybór jest przywilejem. Może on nie mieć absolutnie najmniejszego znaczenia, ale nadal mamy wybór. W tym wszystkim chodzi o przekonanie. O naszą spójność, integralność, zaufanie do samego siebie. Ile razy napotkanym po drodze rybom opowiadaliśmy, że chcemy iść w górę, a ile że w dół. Ile razy innym poradziliśmy jedno, a potem drugie. O ile w Dredge konflikt polegał na walce ja kontra moja podświadomość, w How Fish is Made widzimy walkę ja kontra nieuniknione, ja kontra moja integralność. Oczywiście kwestia przywilejów w wyborze to nadal tylko jeden z poglądów na sytuację, nieodróżnialny wręcz od porównania wyboru do jedynej słusznej prawdy. W końcu, niezależnie od tego, jak na to spojrzymy, jak będziemy się z tym czuć, to i tak tylko góra albo dół. Stojąc jednak przed tymi dwoma wejściami, ciężko jest nie mieć poczucia, że to jednak coś wielkiego, coś ważnego. Ruszamy więc. Wiesz... Zawsze nie cierpiałem, jak ludzie mówią, nie martw się, dużo osób przez to przechodzi, nie jesteś sam. Napina się we mnie taki samolubny drut kolczasty, gdy tylko słyszę coś takiego. Nie, mój ból jest bardziej tragiczny, większy, głębszy, gdybyście tylko wiedzieli. Oczywiście to nieprawda. Nie cierpię o tym gadać, bo nie cierpię ludzi, którzy o tym gadają. A to niezbyt miło. Nie w porządku. Nie powinno się tak do tego podchodzić. Nie jest to romantyczne, ale przynajmniej jest prawdziwe. Nie martw się. Dużo osób przez to przechodzi. I to sprawia, że to najlepsza unikatowa cecha oferty. Idąc w dół, trafiamy na czyjś stół. Idąc w górę, łączymy się z innymi trupami w ogromną, bezkształtną, lovecraftiańską masę. I tu zatracamy siebie. I tu kończymy nasz żywot. Czyli jednak to nie miało znaczenia. Camus twierdzi, że najczęstszym sposobem na uniknięcie, obejście w jakiś sposób absurdu świata i jego bezsensu, oprócz samobójstwa oczywiście, jest nadzieja. Coś lepszego czeka na nas w przyszłości, coś lepszego czeka na nas po drugiej stronie jednej z opcji, którą wybierzemy. Próbując racjonalizować, nadać sens światu, pakujemy go w łatwe do strawienia pudełka, które zaspokajają nasz inherentny konflikt i brak zdolności poznawczych, rozwiniętych na tyle, by zrozumieć dlaczego. Mówimy, że pójście w górę to jedyna dobra opcja, jedyny sensowny wybór. Próbując racjonalizować jednak samą koncepcję absurdu, próbując zrozumieć dlaczego, próbując wejść w trybiki machiny, popadamy w szaleństwo. Żadne racjonalizowanie, żadne kołpowanie, żadne pakowanie świata w łatwostrawne pudełka nie zmieni jednak tego, że mamy przed sobą decyzję. Nie zawsze jest ona czarno-biała, jak ratowanie świata albo niszczenie go. Najczęściej to zimne, suche, góra czy dół. Jest to nieco przykre, że zostaniemy z tym pochowani, nie wiedząc nawet, czy mieliśmy rację, albo czy było na temat czego mieć rację. Ale nie martw się. Dużo osób przez to przechodzi. Nie jesteś sam. Więc prawdziwe pytanie może nie brzmi, czy dobrze wybraliśmy? Czy nawet, czy nasze wybory mają sens? A czy jestem wierny swojemu wyborowi? Czy jestem wierny samemu sobie? Ale ponownie, musimy się zastanowić, czy w obliczu wielkiego absurdu nawet nasza integralność ma sens. Brutalna orkiestra Hieronima Boscha, The Brutal Orchestra, autorstwa Tali Mer. Niezwykła gra z gatunku roguelike, w której przemierzamy tereny czyśćca w poszukiwaniu zemsty.
Ciekawe lokacje, angażujący i różnorodni przeciwnicy, bossowie, dodatkowi kompanii, postacie często inspirowane innymi grami Talii, m.in. Ouroboros ze Swallow the Sea i jestem prawie pewien, że Arnold to zmarły główny bohater z Perfect Vermin, idealnie dopasowany humor i oryginalna mechanika w postaci pigmentu. W czyśćcu wszystko krwawi pigmentem, a twoje umiejętności są nim napędzane. Wcielamy się w postać Zdzisława Nowaka. Gościa, który budzi się po swojej śmierci w czyśćcu i za namową oleistego demona o imieniu Bosch decyduje się ruszyć ku zemście. Jego celem jest wyczekanie momentu, w którym jego zabójca również tu trafi, a następnie zabicie go. Ponownie. Strasznie błahy cel. Ale nie oszukujmy się. Nie jesteś ponad to. Nie ciężko się domyślić z kontekstu wcześniejszych produkcji, które tutaj przedstawiłem, że to znowu będzie historia o wyborach i historia o tożsamości. Tak samo nie ciężko dojść do wniosku, że Nowak i Bosch, przywłaszczający nazwisko malarza Hieronima Boscha, to jedna i ta sama osoba. Po freudowsku można by ich pseudoprofesjonalnie określić mianem id i superego, ale dla nas wystarczy tylko, że wiemy, że to jego racjonalność i podświadomość. Z niewiadomych powodów cały czyściec zdaje się kierować motywem przewodnim ryb. Nasi pierwsi przeciwnicy to ryby. Większość kreatur i miejsc, do których się udajemy, za wyjątkiem osób również strąconych do czyśćca, nadal obraca się wokół wody i bezmyślnych stworzeń wodnych. Przemierzamy więc. Najpierw daleki brzeg, później Orfeum, aby następnie trafić do kamieniołomu, w którym toczymy bój z naszym mordercą. I tu ponownie uderza nas kolejna prawda, aż nazbyt oczywista, gdy bliżej się jej przyjrzeć. Naszym mordercą jesteśmy my sami. Żałosny trup, jak go tutaj nazwano, to Nowak, próbujący pozbawić się życia. Bosch za wszelką cenę chce ukrócić jego cierpienia, wybiera może nie najprostszą, ale jedną z dwóch najbardziej oczywistych odpowiedzi na pytanie o to, czy w obliczu absurdu świata życie jest warte kontynuowania. Jeśli jednak zignorujemy polecenie naszej podświadomości i oszczędzimy trupa, dowiemy się o wiele więcej na temat nas samych i historii naszych bohaterów. W dużym skrócie, Nowak za życia borykał się z depresją powodowaną monotonią egzystencji. Jednym z jego najsilniejszych wspomnień jest praca przy połowie i obróbce ryb wraz z jego ojcem. Nienawidził tego. Jego aspiracje zawsze sięgały wyżej. Nowak w wolnym czasie zajmował się amatorsko malarstwem, aspirował do swojego idola, Hieronima Boscha. Jednak przez brak spełnienia w tej dziedzinie i monotonną, mechaniczną pracę fizyczną został popchnięty ku rozważaniom na temat samej natury egzystencji, na temat jej absurdu i ostatecznym braku jakiegokolwiek sensu w świecie i życiu. Według Alberta Camus, podstawowym i nadrzędnym pytaniem co do naszej egzystencji, zanim w ogóle zaczniemy ją jakkolwiek analizować, jest pytanie, czy w ogóle w życiu jest sens. Wskazywał na przemyślenia innych filozofów, Heideggera, Kierkegaarda i wielu innych. Wszystkie one zdawały się poprawnie identyfikować absurd życia. Trwoga, według Heideggera, ma charakter totalny i ujawnia nicość, zaprzecza bytowi. Camus pisze, że właśnie ta monotonia, rutyna jest często w stanie wzbudzić w człowiekowi to poczucie absurdu. Porażki życiowe Nowaka i jego trwoga zdają się materializować w jego osobistym czyśćcu, w momencie, w którym decyduje się przemyśleć swoje życie i dać sobie drugą szansę, choćby w tych ostatnich chwilach. Przed nami otwiera się ostatnia lokacja. Ogród. Pozbawiona kolorów kraina zdaje się wypaczać i karykaturyzować najbardziej znane dzieło Hieronima Boscha – Ogród Rozkoszy Ziemskich. Postacie, krajobrazy, przeciwnicy nawet – wszystkie nawiązują do tryptyku Wielkiego Mistrza, przypominając Nowakowi, że nigdy nie osiągnie on tego, co on, że nawet w śmierci jego wyobrażenie o ogrodzie jest wypaczone i przeinaczone. To przypomnienie o drodze, jaką obrał, decyzji, jaką podjął. Góra i dół, śmierć i życie, sława i sukces. Jego życiowy wybór i aspiracja stworzyły dla niego duszącą powłokę, iluzję sprzeczną z tym, kim jest i co jest w stanie osiągnąć, ściągając na niego widmo zagłady i bezsensu. Ale jednocześnie, co ważniejsze, otworzenie wrót ogrodu to początek drogi do walki z tym bezsensem. Konfrontacja ze swoimi demonami to już pierwszy krok. Finał drogi przez ogród jawi nam się w postaci walki z jedną z dwóch postaci. Heaven albo Osman Sinox.
Obie w inny sposób są symbolicznym, ostatecznym wyzwaniem dla Nowaka i obie nawiązują do jego zmagań. Niebo jest dla Nowaka wyobrażeniem idealnego świata, w którym, parafrazuję, mógłby być szczęśliwy, malując wieczne połacie z białych siatek. W rzeczywistości to wyobrażenie bardziej zbliżone mitowi o Syzyfie, pogrążonego w bezsensownej monotonii, pozbawionego sensu. Przeciwstawienie się samemu niebu jest akceptacją, pozbawieniem siebie samego iluzji szczęśliwego Syzyfa. Osman Sinox to z kolei zupełnie inna bajka, bo jest on, tu cytat, pokrewny ontologicznie z Nowakiem. I ma to jak najbardziej sens, jeśli się mu przyjrzymy. Jego wygląd i domniemana aspiracja również bazowana jest na znanym malarzu, Francisie Baconie. W trakcie potyczki z Osmanem w tle widzimy jego wersję ogrodu, przypominającą stylem o wiele bardziej obrazy Bacona, poprzez surrealizm wywołujący niepokój i odrazę. Jeśli dobrze się przyjrzymy, zobaczymy tam również sylwetkę Nowaka. Osman Sinox jest mimo wszystko enigmą i nadal snuje się domysły co do jego konkretnej symboliki, zważając na używane przez niego niezrozumiałe frazy takie jak Beast Machine, Horyzont Śmiertelności czy None of this was ever real. I o ile Beast Machine można powiązać z teorią o tym, że ludzka świadomość jest wytworem służącym stricte nam jako zwierzętom do przeżycia, tworząc z nas mięsne maszyny, to reszta jest nadal zagadką. Wiadomo tyle, że Osman Sinox jest wersją Nowaka, która nie dała za wygraną i za wszelką cenę stała przy swojej decyzji. W górę. Za wszelką cenę, nawet swojego człowieczeństwa. Pokonanie go to pozbycie się iluzji, że jego ambicje to jedyny sens w życiu i to, co go definiuje. Prawdziwe zakończenie brutalnej orkiestry jest słodko-gorzkie. Nowak w ostatnich chwilach swojego życia własną krwią maluje ostatnie dzieło. Tytułową, brutalną orkiestrę. Wbrew uwagom Boscha, że przecież nikt go nie ujrzy. Deszcz je zaraz zmyje. Ale to nie problem. Wszyscy, którzy mieli je ujrzeć, już tu są. Camille mimo wszystko mówi wprost, że mimo że fajnie jest zastanawiać się, czy ten cały wielki absurd dyktuje nam śmierć, bądź też czy nie, to że zbytnim uproszczeniem jest myślenie, że do wyboru mamy tylko życie albo skok ze spadochronu, ale bez spadochronu. Większość ludzi żyje, kminiąc po prostu, czy życie ma sens co jakiś czas. Są ludzie, którzy umierają mimo silnego przekonania, że życie ma sens, a są ludzie, którzy żyją sobie, mimo że uważają, że życie nie ma absolutnie żadnego sensu. Ostatecznie historia Nowaka to historia o akceptacji. Akceptacji samego siebie, tego, że istnienie to absurd i że nasz wybór albo nasze aspiracje co do pójścia w górę albo w dół mogą nie mieć sensu albo być absolutnie sprzeczne z naszymi możliwościami jako człowiek. I nie oznacza to, że mamy przestać tworzyć, przestać działać. Wręcz przeciwnie. To już nie pytanie o to, czy podejmujemy dobrą decyzję. Czy ta decyzja ma sens? Czy przekonanie co do tej decyzji ma sens? A czy bycie w ogóle ma sens? No i odpowiedź brzmi, tak. Tak na koniec dorzucę, mega fajnym szczegółem jest motyw muzyczny, który gra za każdym razem, gdy uda nam się skończyć potyczkę w Brutal Orchestra. Nazywa się Bosch's Bat Music i nawiązuje ona do tego, że w ogrodzie Boscha jest taki gość z dupą obsmarowaną nutami i ten utwór zawiera właśnie odtworzenie tego zapisu nutowego. Ta gra jest genialna. Jedną z pierwszych rzeczy, jakie słyszymy w How Fish is Made, jest zdanie... Tak przy okazji, maszyna ci nie odpowie, więc powinieneś się do niej nie odzywać. To jest całkiem dobre podsumowanie opisu świata wynikającego z tego materiału. Generalnie jest bez sensu, więc nie ma co nad tym kminić, a teraz, droga rybko, wybieraj, góra czy dół, popcorn czy nachosy. Poprawną odpowiedzią oczywiście są nachosy. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, bo mam wrażenie, że jego struktura jest absolutnie klejona taśmą klejącą i pewnie namieszałem parę rzeczy. A te całe wstawki filozoficzne brzmią pretensjonalnie co najmniej i tam pewnie też coś namieszałem, ale tak czy siak to jest pomysł, który chodził mi po głowie od długiego czasu, żeby wziąć jakieś trzy niepozorne gry niepowiązane ze sobą i wyciągnąć z nich jakąś tezę albo jakieś pytania i eskalować je i rozwijać, aż w końcu dojść do jakiejś tam wspólnej tezy i myślę, że mi się jako taką udało. No a poza tym
to są naprawdę trzy dobrze zrobione, dobre gry i mimo, że wam zaspoilerowałem tak naprawdę ich całość, to i tak zachęcam do obczajenia ich wszystkich, no bo jak znacie mnie, zrobienie trzech osobnych materiałów na temat tych gier zajęłoby mi pewnie z 2 lata co najmniej, więc po prostu chciałem je zmieścić w jednym filmie, żeby jakoś to tak ładnie je opisać, no i jest, chyba się jako taka udało. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, zachęcam serdecznie do zostawienia pod nim pozytywnej oceny, a także komentarza, co sądzisz o tych grach, co sądzisz w ogóle o tym całym koncepcie, co sądzisz o tych pytaniach, które zadawałem w trakcie. Może grałeś w te gry, jeżeli grałeś, no jeżeli jesteś tutaj nowy, to zachęcam do subskrypcji, no bo przecież oboje wiemy, że jeszcze tutaj wrócisz. Ja jestem Pio, to były 3 gry o rybach, do zobaczenia kiedyś.